Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie słuchawek Gambias Eros. Słuchawki surround dla graczy, które będą kosztować jakieś 250 zł. Widzimy same słuchawki przez kartonik, natomiast zobaczmy sobie na specyfikację. Wirtualne 7.1, jeśli chodzi o zakres częstotliwości, to standardowy od 20 Hz do 20 kHz. Czułość 100 dB, impedancja 32 ohmy, przetworniki 40 mm. Mamy także mikrofon i jego parametry. 3-metrowej długości kabel. Nie ma podanej co prawda wagi słuchawek, ale je sobie zważymy i przetestujemy ich komfort w testach. Natomiast myślę, że już sobie do nich zajrzymy, zobaczymy jak są wykonane i jakie robią pierwsze wrażenie. Ok, same słuchawki mamy już na wierzchu, oczywiście podłączone przez USB, co oznacza, że nie musimy się martwić, jeśli mamy w komputerze słabą kartę dźwiękową. Te słuchawki mają własny układ dźwiękowy. Zobaczmy szybko, co mamy w środku. Widać już jakąś instrukcję i naklejeczki. Naklejki jak ktoś lubi. Instrukcja oczywiście przydatna rzecz, ale mamy w niej tylko podstawy. Opisany pilot i funkcje słuchawek. Natomiast zobaczmy sobie tego pilota na własne oczy. Kabel długi, bo 3-metrowy. Widzę, że ma bardzo fajny oplot, elastyczny, a jednocześnie gruby i solidny, tak więc za to jest duży plus. Mamy organizer na pasku z rzepem, mamy fajną wtyczkę z logo Gambiasa. Wtyk, jak widzicie, jest pozłacany. I tutaj mamy pilocika, zapewne zawierającego także tą kartę dźwiękową. Przyciski głośniej, ciszej, wyłącznik mikrofonu oraz wyłącznik dźwięku w samych słuchawkach. Też przydatna rzecz. Pilocik robi takie sobie wrażenie, zwyczajny plastik, natomiast kabel robi świetne wrażenie. Same słuchawki, no zobaczcie, dość duże, dość ciężkie, myślę, że spokojnie 250 gram, ale to sobie zważymy. Pałąk górny, naprawdę gruby, masywny, widać logo Gambiasa. Troszeczkę są elastyczne, w środku mamy aż 4 takie sekcje poduchy. Poducha jest dość twarda, ale zobaczymy jak się sprawdzi. Mamy czerwone elementy zdobiące. Muszle naprawdę są duże, takie masywne, typowe gamingowe słuchawki. Pod spodem widzimy nauszniki, logo Erosa i Gambiasa. Mikrofon przemieszcza się skokowo, jest naprawdę spory, lakierowany na czerwono i czarno. Tak to wygląda od środka. I moi drodzy, jeszcze same nauszniki. Mają pewną ruchomość, mają dość duże wnętrza, więc powinny zakryć całe uszy. Wypełnienie wydaje się być dość miękkie i wydaje się być go odpowiednio dużo, dlatego powinny być te słuchawki w miarę wygodne. Jak będzie, przekonamy się za jakiś czas w testach. Warto śledzić mojego Facebooka, ponieważ recenzja tych słuchawek będzie prawdopodobnie na wideotestach. Dlatego zaglądając na Facebooka, na pewno nie przegapicie tego filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!